W dzisiejszym filmie Spec Simulatora trafimy sobie Titanica. I to nie takiego, że wiecie, a może trafimy Titanica, a może nie trafimy na przykład z takiego prezentu, z którego, jak dobrze wiecie, kompletnie nic nam nie leci, nie lecą nam tu żadne huge, nie lecą nam tu nawet żadne rainbow, normalne pety, tylko lecą nam same słabe pety. Tak jak dosłownie teraz, nic nam nie poleciało, tylko trafimy autentycznego Titanica. No i oczywiście oprócz tego, że trafimy tego Titanica, to też pojawiły się mocne linki do drugiej części eventu świątecznego, bo dostaniemy drugą część eventu. Jest w sumie napisane next update, a więc jeszcze nie potwierdzili tego, że to będzie druga część, ale będzie druga część eventu świątecznego. Ale dobra, bez zbędnego przedłużania trafmy sobie Titanica i spytacie się, w jaki sposób to zrobię. Dwa miesiące temu prawie kupiłem sobie pluszaka tytanicznego, prawie dwa miesiące mi szedł, halloweenowego pluszaka kupiłem i dopiero teraz go dostałem. No i sobie właśnie wpiszemy ten kodzik na tego pluszaka. Klikamy redeem, no i w taki właśnie sposób tutaj leci nam Titanic. Laka nie musimy dodawać, bo tu będzie Titanic. Dostaliśmy piniata deskę, dostaliśmy to za wpisanie tego barcode'u, no i tu oczywiście rośnie to jajko. Proszę Rainbow Titanic, błagam Rainbow Titanic, jaki mi wyleciał, chyba zwykły niestety. Skyry Korgi zwykły, no trudno, ale mamy Titanica. Udało nam się zdobyć Titanica 213, no niestety nie ma co liczyć na to, że trafię jako pierwszy, bo zanim taki Titanic do Polski dojdzie, no to mega dużo ludzi z Ameryki to trafi, no ale mamy Titanica. Pójdziemy na Triplaza zobaczyć, jakie są za niego oferty. Ogólnie też tutaj mamy mega dużo rzeczy jeszcze do otworzenia, mega dużo z tych tytanicznych prezentów, może tutaj drugiego Titanica trafimy i wtedy byśmy mieli oczywiście dwa Titaniki. Zobaczmy w sumie sobie jeszcze tą piniata deskę, bo ona też jest całkiem dużo warta. Tutaj mamy tą deskę, no i ona sobie w taki sposób wygląda. No powiedzmy, że w miarę fajnie. Ale dobra, zanim pójdziemy na Triplaza, bo tam jest dużo roboty, to po pierwsze odbierzmy sobie tutaj kolejny dzień, nawet nie wiem co zrobiłem. Tutaj mamy dwa large gifty, to na razie dalej niestety słabo jest. Tego Titanica sobie na razie zdejmę, bo trochę mnie denerwuje, tak z tyłu biega za mną. Ale dobra, przeróbmy sobie to na początku. No znowu mamy gigantyczną ilość. 311, 500, tutaj mamy stówkę, chociaż chyba mniej niż w poprzednim filmie będzie mieć, tak mi się wydaje. Ale no i tak będzie mieć trochę tego. Mamy 8. Mamy 8 i jeszcze nam zostały 3 tutaj large. Na pewno trochę tego dokupimy, mamy jeszcze 7 milionów, a tak naprawdę jeszcze trochę więcej możemy sobie ogarnąć, bo oczywiście możemy sobie pójść na plażę i odebrać sobie jeszcze tutaj gemy. No i też oczywiście jeszcze o likach wam opowiem, bo tak jak mówię, teraz prawdopodobnie drugą część dostaniemy. 29 koła tylko dostałem, ale skam, teraz mnie oskamowali. Zawsze powyżej stówki dostawałem. Chyba że coś popsuli znowu z tym Dakerem i znowu zmniejszyli. I w sumie tak naprawdę zanim pójdziemy jeszcze na Trade Plaza, to pierwszy leak będzie związany, już wam mówię, z jaką krainą? Z chyba 16 tutaj krainą, bo dostaniemy nowy tier enchantów. Na przykład jak mamy tutaj te enchanty i mamy diamenty 4, no wiadomo, to można zrobić na piątki, ale dodadzą tier 6, a więc będą diamenty 6, chyba coiny 6 i tak dalej. Tutaj w sumie macie screena tego, a więc na razie nie sprzedawajcie enchantów, bo jak wyjdzie kolejny tier, no to ludzie będą więcej dawać za te diamenty, bo te diamenty w ogóle będą lepsze od fortuny wtedy. No chyba że fortunę też buffują. Fortunę może bardziej się teraz opłaca nawet sprzedać, bo jakby jeżeli okaże się, że diamenty 6 będą dawać więcej niż fortuna, to fortuna jeszcze bardziej w dół pójdzie, a już teraz troszeczkę w dół poszła fortuna niestety. Ale dobra, pójdźmy na Trade Plaza, zobaczymy co tam ludzie będą oferować na tej Trade Plazie. Mamy trochę tytanicznych giftów do otworzenia, no i jeszcze trochę lików do opowiedzenia. Jakby no w ogóle jaki enchant chciałem powiedzieć jest w tym Titaniku, ale no to nie jest Pet Simulator X i tutaj nie ma enchantów. Jakby przydałoby się jakieś fajne charmy do tego ogarnąć, no bo oczywiście ten Titanic dużo więcej niż siurze bije. Dobra, zobaczmy co tu ludzie mają. Tutaj widzę już fortunę, ktoś sprzedaje za 900 koła, nawet 3 takie fortuna, więc ludzie już też się spodziewają, że ta fortuna w dół może pójść. Dobra, mam taki pomysł, jakby może otwórzmy sobie jedno jajko, tylko takie w normalnej cenie. Tutaj w ogóle za 500 koła 50 takich potek, nie wiem czy to się opłaca, chyba tak średnio. Dobra, tu znalazłem bardziej normalną Trade Plazę, gdzie są w normalniejszej cenie te jajka i tutaj więcej ludzi ma te Titaniki, tylko mi się to nie ładuje. Zaraz zobaczymy co ludzie będą za niego oferować, tylko na początku, tak na starcie sobie otwórzmy jedno takie jajko, zobaczmy co nam tu wyleci. To w ogóle fake Preston przebieg obok mnie, ale dobra, zobaczmy co z tego jajka wyleci. Może drugi Titanic nam wyleci, jakbyśmy dwa Titaniki trafili, to by była masakra. Dobra, z tego nie, ale może z tytanicznego prezentu. Jak na razie nam nic nie wyleci. Tutaj chłop otwiera sobie 8 naraz. Dobra, może przyniesie nam szczęście, że otworzył 8 naraz, ale nic mu nie wyleciało z 8 niestety. Zobaczmy czy nam coś wyleci. W końcu jakiś enchant dobry widziałem, wyleciał mi chyba. Diamenty piątki mi się wydaje, że mi wyleciały. Dobra, napiszmy, że chcemy sprzedać właśnie tego Titanica, tylko w sumie to muszę go odkutkować. A w tym czasie kupię sobie jeszcze jedno jajko. Dobra, tu mamy pierwszą osobę, zobaczmy czy będzie
coś miała dobrego. To jest w ogóle skamer jakiś, podszywa się pod youtubera. Aha, tu takie huge, ale no ja tak teamu nie chcę zbierać. Tutaj jeszcze przy okazji takie prezenciki po 700 koła, no dwa mógłbym sobie dokupić. W ogóle jeden gościu tutaj kupił. Jakiś inny. Dobra, ja dwa kupiłem, on jeden. Ile w ogóle tego mamy? Chyba 10, 9 mamy. No dobra, to 9 sobie otworzymy. I tutaj w sumie dosyć ciekawą ofertę mamy. Moglibyśmy sobie wymienić Titanic Scary Corki na Titanic Fire Dragona i jeszcze Huge nam dorzuca tutaj, ale to się raczej nie opłaca, bo takich Titaników prawdopodobnie jest dużo więcej niż będzie takich. Tych będzie maksymalnie 500, a tych może być tak naprawdę z 900, a więc no jest to nieopłacalne, ale no ten jest ładniejszy, ale no jakby patrzymy na to pod kątem takim, że po prostu mamy troszeczkę rzadszego Titanica, no bo tak jak mówię, tych będzie max 500, a tych Fire Dragonów jest więcej. No ale w sumie taką pierwszą ciekawą ofertę mieliśmy, ale dobra, zanim przejdziemy do kolejnych ofert, to muszę wam powiedzieć o likach, bo o likach zapomniałem, takich świątecznych, jakby dostaniemy jakiś pociąg. Zobaczcie tutaj pierwszego screena, jest właśnie taki pociąg, jakby nie wiadomo jak to będzie działać, ale możliwe, że to będzie działać tak jak sanie świętego Mikołaja. Jak graliście w tamtym roku w evencie świątecznym w Pet Simulator X, to po prostu było coś takiego, że taki Mikołaj co godzinę przelatywał, jakieś tam prezenty zrzucał i może być coś takiego samego z tym pociągiem właśnie, tak mi się wydaje. Trade mamy przy okazji, zobaczmy co to osoba ma. Tutaj też druga taka ciekawa ofka, powiem wam. Chociaż czy ciekawa? No nie, no dobra, dobrze się rozkręcało, ale musiałby z 10 razy tyle huge dać. No nie, no giga mał, tutaj gościu cały ekwipunek mi swój daje. Tutaj w ogóle gościu ma piniatę, dałby chociaż peta, którego dostał za tą piniatę, bo tutaj nie dał żadnego z pluszaka huge peta, ale no nie, no za mało. O dużo, dużo za mało. Ale dobra, tutaj zobaczcie właśnie drugiego screena z takim fragmentem mapki. Nie wiem do czego to będzie, no ale może dostaniemy świąteczną mapkę. Mam nadzieję, że całą świąteczną krainę dostaniemy, a nie jakieś tam normalne jajka. Ale dobra, teraz tutaj zobaczcie jeszcze jeden screen z takim zamrożonym Prestonem, jakby mam nadzieję, że naprawdę dostaniemy świąteczną krainę, bo takie połączenie normalnego update'u ze świątecznym moim zdaniem mega słabe jest, psuje cały klimat świąt i w ogóle co ciekawe też kolejna rzecz, dostaniemy kolejne exclusive jajko. Tutaj zobaczcie, jest właśnie to exclusive jajko, a więc dziwne, że tydzień po tygodniu dają kolejne exclusive jajko, chyba chcą dużo robuxów zarobić na tych świętach, powiem wam. Tak mi się wydaje, że tak dużo tego dają, ale dobra, zanim poszukamy kolejnych ofert, to jeszcze mamy dużo do otworzenia. Mamy na przykład takie jedno exclusive jajko do otworzenia. Nie wiem, powiem wam, że mam nadzieję, że w końcu mi pierwszy huge pet w tej grze poleci, jakby w poprzednim pet symulatorze trafiłem naprawdę dużo huge petów, a tutaj nie mogę trafić ani jednego, no. Otwieram naprawdę dużo tego wszystkiego, otwieram masę jakby tych tytanicznych prezentów tego wszystkiego i nic nie mogę trafić, no. Dajcie mi tutaj, może Titanic mi przyniesie szczęście, na Titaniku sobie tutaj postoimy i może właśnie to da nam farta i wyleci nam w końcu huge pet. Jak dzisiaj mi nie wyleci, to naprawdę, no nie wiem, poddaję się chyba. Dzisiaj mamy już kolejne 10 do otworzenia, w sumie chyba trochę otworzyliśmy, a jeszcze mamy 8, to nie wiem, tak z 12 dzisiaj łącznie otworzymy, tak mi się wydaje. Tutaj taki pecik, no dawaj tego huge chociaż, proszę cię, daj chociaż huge peta, no. Oj, tutaj gościu też ma Scary Corgi i w ogóle zdjęło mi tego Scary Corgi. Dziwne, powiem wam. Już myślałem, że może coś mi usunęło. Dobra, ale jeszcze trochę mamy, jeszcze trochę nawet możemy sobie dokupić tutaj gościu. Ile tego ma? 5 sztuk za 7 milionów. No, goście ładnie pogrzało. Tyle to w pierwszy dzień było warte. I to i tak nie było wtedy opłacalne, ale dobra, dawaj tutaj kolejne. Proszę cię, daj cokolwiek, no. Hugika chociaż. Chociaż tego zakichanego Hugika. No jeszcze tutaj, pokaż się. Tutaj Santa. No i tyle. I ogólnie też jeszcze co do lików, to są polikowane nazwy tych exclusive petów z tego jajka. Jest jakiś Xmas Pegasus, coś tam jeszcze, jakiś bałwan i tak dalej, a więc możliwe, że to będzie takie typowo świąteczne jajko, a więc skoro jajko ekskluzywne będzie świąteczne, to może i cały world dostaniemy właśnie taki świąteczny. Mam taką nadzieję. Dobra, otwórzmy sobie trzy tutaj, tak? Może z trzech nam coś wyleci, tak z góry sobie otwórzmy i popatrzmy, czy coś tutaj będzie. Czy tu wyleci nam Titanic? Jestem ciekawy, jak to w ogóle by się pokazało, jakby nam Titanic wyleciał. Czy pokazałby się taki duży tutaj Titanic właśnie? Dwie kubki nam zostały. Tutaj zostało nam coś jeszcze, czy nie? Nic nam nie zostało, no. Powiem wam, że to jest naprawdę masakra, że ja z takiej ilości nic kompletnie nie trafiłem. Mam minusowego laka, jeżeli chodzi o huge'a. Ile nam jeszcze tego zostało do otworzenia tak naprawdę? 3 nam zostało. Przydałoby się dokupić jeszcze kilka, tylko po takiej normalnej cenie, a nie na przykład tutaj gość... Kurczę, przeszkadza mi ten Titanic. A nie na przykład tutaj gościu za 1,3 miliona wystawił. Tutaj za 550 i to mi się podoba, to jest normalna cena. Takich ludzi to ja szanuję. No i tutaj jajeczko za 650 też sobie kupmy, bo z niego jest większa szansa na huge'a na pewno niż z tego Titanica. Tutaj za 900, no to tutaj już przesadził gościu. Za 750, no z dwa dni temu może by się opłacało. Dobra, jakby otwórzmy sobie na pewno to jedno jajko tak na luzie. Cyk, tutaj w ogóle też kolejny nowy Titanic i te tydzień temu się pojawiły do kupienia, nawet nie, chyba 5 dni temu i ludzie już je mają, a ja musiałem czekać 2 miesiące, bo półtora miesiąca w ogóle trwało zanim mi to wysłali. Tutaj w ogóle gościu, co marnuje prezenty, co ty otwierasz, te najmniejsze otwiera. Szkoda czasu na otwieranie czegoś takiego marnować. Dobra, mamy 4 prezenty, zróbmy to tak, że tutaj temu gościowi otworzymy 4 takie.
takie prezenty się otwiera, a nie jakieś takie malutkie gościu będzie otwierać. Dobra, i zobaczmy, czy z czterech kupek nam się coś posypie, czy posypie nam się w końcu jakiś huge pet. Czy nam się nie posypie, albo chociaż ta deska, dajcie chociaż tą deskę, już naprawdę będę zadowolony nawet z tej deski. Nic nie ma. Do następnego.